Kinga Kuczek, program Po Godzinach. Witam Państwa bardzo serdecznie. Czy koty faktycznie chodzą swoimi drogami? Czy koty nie lubią się z psami? Jakie są relacje kota z kotem, a także kota z człowiekiem? Między innymi o tym porozmawiam dzisiaj w programie Po Godzinach ze swoim gościem, a jest nim pani Jowita Kasprzyk ze Stowarzyszenia Kotewka Rybnicka Kocia Przystań. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Dzień dobry. Pani Jowito, jest dzisiaj z nami również Beza. Bezy nie widać, no nie ma parcia na szkło, ale ona gdzieś tutaj chadza. My jeszcze o Bezie dzisiaj porozmawiamy, ale będziemy rozmawiać o kotach. Skoro już o tym na początku wspomniałam, to jak to jest z tymi relacjami kot z kotem, kot człowiek? Kot z kotem generalnie niekoniecznie, nie zawsze się lubi, tak? Powinniśmy uszanować prawo kotów, że wolą być same. Nie narzucajmy im woli do kocania kolejnych kotów. Bo tak nam się zawsze wydaje, że kot sam, samotny, siedzi w domu, cierpi z tego powodu okrutnie. Szukamy mu towarzystwa, kupujemy mu kolejnego kota. Tak. I tu się zaczynają najczęściej właśnie problemy. I potem wołamy behawiorystę, kogoś, kto zna się na zachowaniach kotów, żeby pomógł nam rozwiązać problemy, bo najczęściej kończy się konfliktem. Niestety. A jest szansa, że kot z kotem się zaprzyjaźnił? Jest szansa. Kwestia doboru płci, doboru wieku, doboru charakterów, a przede wszystkim odpowiedniego wprowadzenia kota, który niestety powinien trwać około 2 miesięcy. Więc musimy się przygotować, być cierpliwi, mieć dużo smaczków, dużo dobrego jedzenia, dużo czasu również poświęcać kotom. W tym dużo momencie. Cierpliwości zarazem. Zgadza się. I mieć miejsce, gdzie możemy odosobnić tego nowego członka rodziny na czas właśnie wprowadzania do domu. Pani studiowała zachowania psów i kotów, jest pani behawiorystką i myślę, że o kotach pani wie, no nie wiem czy wszystko, ale na pewno bardzo dużo. Jest czasem tak, że my mając koty myślimy, że robimy im dobrze, a tak naprawdę robimy im krzywdę. Jakie są takie te podstawowe błędy popełniane przez nas, przez ludzi? Tak jak mówię, przede wszystkim nie wiemy o tym, mamy małą świadomość o tym, że koty, dla kotów terytorium ich, czyli nasze na przykład mieszkanie, to jest miejsce bardzo bezpieczne, to jest ich baza i każde wtargnięcie obcego, nowego, czy to jest nowy kot, czy to jest nowy pies, czy to jest nowy partner nasz życiowy na przykład, to są dla niego ogromne zmiany, ogromne stresy i tego powinniśmy jak najmniej unikać. Kwestie żywieniowe kotów. Nie wszyscy mają świadomość tego, że koty naprawdę są mięsożercami. Pamiętajmy o tym, że zostały udomowione po to, żeby łapać myszy. Myszy no, nie mają w składzie zbyt dużo zbóż, może czasem w żołądku trochę zostało, ale nie jest to ich podstawowa dieta, gdzie niestety potem też z wiele chorób, nie chorób bierze się z tego, że nieodpowiednio odżywiamy. To, że my zapewniamy kotom towarzystwo, to, że lubimy je sobie brać na kolana, głaskać, to rzeczywiście sprawia im przyjemność, czy wręcz przeciwnie? Tak, to zależy. Są koty, które bardzo lubią takie pieszczoty, głaskanie, lizanie. To też wzmacnia nasze więzi pomiędzy nami a kotami. Są koty, które bardzo to lubią, ale są takie oczywiście, które nie pozwolą, ponieważ na przykład nigdy tego od małego nie były nauczone. Początkowy okres wieku dorastania kota, gdzie to powinien przejść socjalizację właśnie dobrą z człowiekiem, gdzie poznaje wiele nowych miejsc, nowych zdarzeń, nowych ludzi, wiele bodźców. Jeżeli wtedy nie nauczymy kota, że noszenie na rękach, że przytulanie, że głaskanie po brzuszku jest bardzo dobre i przyjemne, potem możemy mieć trudności. Owszem, to się da wypracować, ale uszanujmy koty, które nie będą chciały się do nas przytulać, nie będą pokazywać brzuszka, bo to, że pies pokazuje brzuch, to jest zupełnie coś innego niż to, że gdy pokazuje ten brzuszek kot. No właśnie, kot jest bardzo często porównywany do psa. Mówi się, że pies przywiązuje się do człowieka, że jakby jest bardziej przyjacielski, bardziej oddany swojemu właścicielowi. A jak to jest z kotem? I tutaj znowu schodzimy trochę do historii, ponieważ psy zostały udomowione. Psy to pochodzą od wilka, to jest udomowiony wilk. Udomowiliśmy je po to, żeby z nami
pracowały dla nas, współpracowały, żeby chodziły z nami na polowania, żeby pilnowały naszego obejścia. W związku z tym one od zarania dziejów kilku tysięcy lat, kilkunastu już nawet można powiedzieć, uczyły się kontaktu z nami. Doskonale potrafią czytać naszą mimikę, nasze mikroruchy także. Więc one są skupione na człowieku. A kota udomowiliśmy po to, żeby łapał myszy. Więc nie wymagajmy od kota dzisiaj takiej współpracy, jaką ma pies. Kot tak na dobrą sprawę pojawił się, że tak powiem, na salonach 100-200 maksymalnie lat temu. Więc popatrzmy, jaka to jest przestrzeń, jaka to jest długa droga do ewolucji, żeby kotów zanikły instynkty łowieckie, tak? Żeby skupił się na pracy z człowiekiem. Pytanie jest inne. Kto pracuje z kotem w domu? No właśnie. Wspomniała Pani o mimice. My wiemy, no, że ani psy, ani koty nie potrafią mówić, ale one wysyłają pewnie mnóstwo znaków, mnóstwo sygnałów świadczących o tym, czego chcą, czy na przykład co im dolega. Jak je rozpoznawać? Przede wszystkim tak właśnie musimy chcieć wiedzieć, nauczyć się tych sygnałów, bo tak jak miauczenie, każdy właściciel, opiekun kota wie, że jeżeli kot chce, żebyśmy mu otwarli nową, świeżą puszkę, to odpowiednio miauczę, tak? Jeżeli koty drapią meble, to jest znaczenie terenu. Tak jak mówiłam, dla nich teren to jest oaza, to jest bezpieczeństwo. Znaczenie moczem, o którym czasami mówimy, no kot nam sika na złość gdzieś poza kuwetą. Nie, najczęściej, w większości przypadków kota po prostu coś boli. Albo ma zapalenie pęcherza, albo się uderzył i ma problem z załatwieniem się, albo kuweta jest w nieodpowiednim miejscu. No, kot jak inaczej ma powiedzieć, że coś jest nie tak? Można się nauczyć tych jego sygnałów, tego w jaki sposób on nam chce o czymś powiedzieć na swój koci sposób? Oczywiście, że tak. Podstawą jest obserwacja właśnie kotów i do tego wszystkich bardzo zachęcam, żebyśmy potrafili przez tydzień na przykład wziąć kartkę, przyczepić gdzieś w widocznym miejscu i zaznaczać również tą komunikację, która odbywa się między kotami, jak dobrze żyją ze sobą koty dzięki temu się dowiemy, ale jednocześnie właśnie co się dzieje, kiedy kot śpi, jak daleko od na przykład od misek, tak? Czy się bawi, czy się nie bawi. Jeżeli coś się potem zmieni w tym zachowaniu, to mamy odniesienie. Możemy dzisiaj mamy wszyscy w telefonach prawie możliwość nagrywania. Nagrywajmy te filmiki, ponieważ nawet nie zdajemy sobie sprawy, kiedy coś się zmieni. I te filmy będą podstawą do pokazania u weterynarza, tak? Było tak, jest tak. Często na przykład ból, który towarzyszył kotom starszym, bo bolą je stawy. Mogą na przykład wokalizować, głośno miauczeć, będą bardzo mało się ruszały, nie będą się już bawiły. A nie znaczy, że starszy kot to już się nie bawi, bo jest stary. Nie, prawdopodobnie coś go boli. Coś może dolega. Wzrosnąć agresja między kotami, może agresja być skierowana w stosunku do nas. Koty dobry węch, pamiętajmy o tym, mają. Jeżeli my zaczynamy chorować, zmieniają się również nasze zapachy. Jeżeli bierzemy jakieś leki albo zmieniliśmy leki, to też ma znaczenie, bo koty to wszystko czują i mogą w stosunku do nas również się zacząć inaczej zachowywać. Co nie znaczy, że to one mają problem, tak? Interesuje mnie jeszcze jedna kwestia. Co się dzieje, kiedy w mieszkaniu kota nagle pojawia się dziecko? Fantastycznie. A kiedy to dziecko ma już roczek i nie do końca rozumie, czym jest to małe stworzonko i na przykład łapie go za ogon? Więc wszystko leży w rękach rodziców, tak? Opiekunów, zarówno kota i tego dziecka, żeby próbowali mimo wszystko tłumaczyć, z jednej strony pokazywać, jak prawidłowo do kota podejść, że kotka to też może boleć, tłumaczyć, a dwa... Że to nie zabawka? Tak, że to nie zabawka, że to jest żywe, czujące stworzenie, a z drugiej strony zapewmy kotu możliwość ucieczki, zróbmy półki, zróbmy gdzieś wyżej miejsce, gdzie kot będzie miał tą chwilę spokoju, odpoczynku i relaksu, że jeżeli nie będzie mu odpowiadał kontakt taki właśnie z tym dzieckiem, to będzie miał możliwość wyjścia z tej sytuacji i to właśnie my jako opiekunowie tych zwierząt powinniśmy wiedzieć właśnie i wprowadzać. Wtedy jest duża szansa, że wszyscy będą zadowoleni. Kot lubi się wylegiwać na kanapie, ale my jako właściciele powinniśmy mu zapewnić jakąś formę rozrywki, sprawić, żeby miał nieco więcej ruchu?
Jak to jest? Przede wszystkim kontakt, jeżeli mamy kontakt z kotem, próbujemy, przynajmniej ja wiem, że to jest ciężko czasami bawić się z nim dziennie, bo kot, tak jak mówiłam, jest łowcą dalej. On dalej potrzebuje... Lubi polować. Lubi polować, oczywiście, że tak. Małe kociaki polują często na nasze stopy, prawda? Na jakieś sznurki, wszystkie kable, to przecież są fajne kocie ogonki. Myśle ogonki. Tak, pamiętajmy o tym. Dlatego, jeżeli chcemy uniknąć pogryzienia, schowajmy. Ale przede wszystkim zabawa z kotem to jest pogłębianie naszych relacji z kotami, ze zwierzętami, tak samo z psami. Jeżeli mamy, spędzamy z nimi więcej czasu, możemy, tak jak mówię, i koty się przywiązują do nas, i my do nich przede wszystkim, tak? Przy okazji obserwujemy, czy coś się zmieniało w ich zachowaniu, czy coś się nie dzieje zdrowotnie. My dzisiaj o tych kotach rozmawiamy nie bez powodu, bo już najbliższą sobotę będziemy obchodzić Światowy Dzień Kota. To jest dzień bardzo ważny. My wiemy, że pani również się przyłączy do obchodów i tutaj w Rybniku, w punkcie informacji turystycznej w Halu Rybnik będzie można z panią porozmawiać. Co wtedy będzie się działo? Zapraszamy właśnie tego 17 o godzinie 11 w sobotę. Ja właśnie będę chciała trochę przybliżyć mieszkańcom Rybnika, kociarzom, o tym, jak koty właśnie z nami porozumiewają się, bo mam tą świadomość, że bardzo niewiele osób o tym wie. O tych wszystkich zachowaniach, które obserwujemy u siebie w domu, jak pomóc kotom, jeżeli faktycznie się coś złego dzieje. Ale tak jak mówię, musimy zacząć od tego, że musimy wiedzieć, co jest prawidłowym zachowaniem kota, a co może wynikać na przykład ze zmian jakichś chorobowych, tak? Czy stresu, który u kotów po prostu no jest częsty i musimy próbować im pomóc. Taka jest nasza rola opiekunów. Będzie również możliwość jakichś małych chociaż konsultacji, bo no, prawdziwa konsultacja najczęściej powinna być w domu kota, gdzie widzimy warunki wszystkie. Jest możliwość porozmawiania, co było, co jest, jak się dzieje. Jako stowarzyszenie prowadzimy też zbiórkę. Cały czas teraz jest prowadzona zbiórka karmy głównie, a jak również pieniędzy dla stowarzyszenia. Karma trafi do kotów wolnożyjących, do karmicieli tutaj w Rybniku. Okej, jeszcze na koniec taka ciekawostka, o której pani powiedziała jeszcze przed nagraniem. Koty dzikie nie miauczą. Dlaczego więc miauczą te koty udomowione? Cały czas prowadzone są jeszcze badania. Prawdopodobnie miauczenie to jest koci język, który wymyśliły sobie, można trochę powiedzieć, koty do komunikacji z nami, właśnie z ludźmi. Owszem, dzikie koty prychają, fuczą, syczą między sobą, jakieś tam wrzaski, można powiedzieć, są, ale to takie miauczenie, które my opiekunowie słyszymy, to jest koci język do porozumiewania się właśnie z nami. I tym kocim akcentem tutaj musimy postawić kropkę. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Jowita Kasprzyk ze Stowarzyszenia Kotewka Rybnicka Kocia Przystań była dzisiaj moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Do zobaczenia. Dziękuję.